na to, co jest zewnętrzne, widoczne na oczu, ale byś widział głębiej, oczami Boga. Jeden ze świętych mówił, pisał, że opisując jakąś sytuację w Kościele i w świecie, że w tym czasie wydawało się wszystkim, że rządził tym terenem ten i ten władca, gdy tak naprawdę światem rządził Jezus Chrystus. Perspektywa wiary i nadziei, byśmy się nie podłamywali na Bogu. Jeśli chcesz mieć światło oczy wiary i słuch, i powonienie, i smak, i dotyk Boga, to wołaj do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duch Święty jest pocieszycielem. My często smutni jesteśmy, słabi. Mamy takie czasami przekonanie, że gdy jesteśmy przy Panu Bogu, to powinniśmy być tacy silni. A paradoksalnie Bóg, który się przybliża, On często nas osłabia. Jesteśmy nieporadni, powtarzają się grzechy. I wtedy musimy przyjść do Jezusa z taką właśnie pokorą. Pokorą, która jest otwarciem na Ducha Pocieszyciela. Tak, żeby On, pocieszając nas, z nas uczynił pocieszycieli. Byśmy innych przygarniali, byśmy im dawali nadzieję. I dlatego też moc w słabości się doskonali. On sprawia, że nasza słabość nie jest czymś, co nas zabija, ale jest czymś, co objawia Boga. I często my mówimy, nie wiedziałem, jak to bym miał zrobić. Ale przyszedł Bóg. On mnie natchnął, On mi pomógł. I przemienił to. Jeśli Ty chcesz, by Duch Święty przyszedł do Ciebie tak bardzo, żeby On nie tylko On Ciebie pocieszył, ale byś Ty stał się pocieszycielem, to wołaj do Niego. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duch Święty jest ten, który jest naszym kierownikiem duchowym. Czasami niektóre osoby szukają jakiegoś mistrza, guru, przewodnika duchowego i w jaki sposób jest to dobre. Ważne jest, by ktoś nam towarzyszył. Ale najważniejszym przewodnikiem w naszych duszach i życiu jest właśnie Bóg. Wiadomo, że jeśli ktoś gdzieś nam nie towarzyszy, to ciężko gdzieś, można łatwo pobłądzić. Jak święta Teresa od Jezusa, moja ulubiona święta, lubiła powtarzać, że wiele dusz doszłoby do prawdziwej świętości, gdyby było dobrze prowadzone. By kierownicy duchowi byli wykształceni, mądrzy i doświadczeni duchowo, pobożni. Ale tak naprawdę tym, który nas prowadzi, to jest Duch Święty. Czy ja daję się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy ja się z tego spowiadam, że się na Niego blokuję, że robię swoją wolę? Kiedyś dla mnie odkryciem niesamowitym było to, że ja nie muszę nic robić dla Pana Boga. Że ja mam robić to, co Pan Bóg czyni. Mam dzielić, pełnić Jego wolę, dzieła Boże. I jakby wejść w Jego działanie. Nie dolewać wody do rzeki, ale płynąć w tej rzece. Ja często robię rzeczy, które Pan Bóg w ogóle nie potrzebuje. I jakby działam dla Niego i dziwiąc się, że nie ma z tego efektów. Bo nie wchodzę w ten nurt woli Bożej. Tego, co On chce i jak On mnie prowadzi, czy innych. Jeśli chcesz, by Duch Święty Cię poprowadził, by Ci wyjaśnił, by pewne rzeczy uzdrowił w Tobie, zintegrował i tak dalej, to już mówiliśmy, to wołaj dzisiaj wieczorem i teraz przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Chciałbym, byśmy posłuchali świadectwa Asi, która powie, jak Duch Święty w niej działał i pewne rzeczy przemieniał. Zapraszam. Mam na imię Asia, wywodzę się z Uniwersytetu z Wydziału Fizyki i jestem we wspólnocie ewangelizacyjnej Świętego Jacka. I myślę, że od dzisiaj we wspólnocie zbawicie. Jak było z Duchem Świętym? Ci, którzy są mojego wieku, to wiedzą, że byli katechizowani, uczyli się, ale trzeba było mieć duże szczęście, żeby trafić na naukę o Duchu Świętym. Żegnaliśmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to było wszystko. I ja naprawdę nie wiedziałam, już miałam dwójkę małych dzieci, że Duch Święty, Trójcy Świętej, to nie jest jakaś postać wirtualna.
I ja się zastanawiałam, do czego on służy. I nie wiedziałam, dopóki nie przyszła do wspólnoty młodzieżowej wtedy. Właśnie tej Zbawiciel wspomnianej. I stało się to też bez takiego mojego dużego udziału. Wiedziałam, że mam poprosić o modlitwę wstawienniczą. I w zasadzie ja nie wiedziałam, bo wszyscy byli młodsi, ja byłam od nich starsza. Miałam problem z podniesieniem rąk do góry. Jakoś mi to nie pasowało, to nie taka postawa na modlitwie. I jak poprosiłam właśnie o tę modlitwę, że ja nie wiem, co mam zrobić, czy mam tutaj być, to prowadzący modlitwę powiedział, o, to jest Duch Święty, działa Duch Święty, więc się prawie oburzyłam, bo ten prowadzący modlitwę to był moim studentem i skąd on to może wiedzieć, jeśli ja tego nie wiem? Podobny błąd na kursie Paweł popełniła moja córka, czyli coś w naszym wychowaniu rodzinnym było nie tak. I to jest tyle. Czyli z modlitwy wstawienniczej było pierwsze dotknięcie Ducha Świętego. Potem było seminarium odnowy w Duchu Świętym, które się kończy modlitwą o wylanie Ducha Świętego. Ja nie mogłam pojechać na tę modlitwę ze względu na sytuację, która była w rodzinie. No i potem była nade mną modlitwa, chyba nawet w mieszkaniu prywatnym. Pomodlili się i nic. Ale już wtedy czytałam więcej Pismo Święte i tam było tak napisane, a o ileż bardziej da Ojciec Ducha Świętego tym, którzy go o to proszą. To jest u świętego Łukasza. Później jak sprawdzałam, to jest zdanie, które wynika, że jeśli proszę o Ducha Świętego, to go otrzymuję. Nie muszę czuć. I to było to, co mi dawało jakąś taką równowagę. Wszyscy się cieszą, jakąś euforię wkładają. Ja nic. Tylko wierzę w to zdanie, że daję Ducha Świętego. I potem skojarzenie, że jeżeli mówię, że Jezus jest Panem, to bez pomocy Ducha Świętego bym tego nie powiedziała. I całe szczęście, że to tak było, bo jeśli teraz komuś mówię i on mówi, Jezus jest Panem, ja mówię, widzisz, Duch Święty jest z Tobą. I pokazuję mu, jak to jest w Piśmie Świętym. Czyli to jest, na teraz jest tak. I wczoraj modliliśmy się o Ducha Świętego. I dzisiaj świeciło rano słońce, włożyłam okulary i zobaczyłam, jak mam brudno w mieszkaniu. Jak włączam odkurzacz, który zresztą piszczy, to raz, że stres, że piszczy, a drugi, że mój mąż za chwilę się zdenerwuje, że jeszcze nie kupiliśmy nowego. I odkurzam, on jest cicho, nie denerwuje mnie, że akurat jest w tym miejscu, gdzie ja odkurzam. Później sobie kojarzę, że to nie ze mnie jest, bo ja naturalnie nie lubię sprzątać i w takich sytuacjach się bardzo denerwuję, a wszystko idzie łagodnie. Nie wiem, czy to oczekiwanie na dzisiejszy wieczór. I taki właśnie jest Duch Święty. Jeśli ja bym się spięła i bym chciała być taka porządna, żeby ojej tutaj przyjść, to na pewno bym wybuchnęła gniewem. I za to Panu dziękuję, że obdarza mnie Duchem Świętym.